Witam Was, moi drodzy widzowie, w drugim odcinku Women's Murder Club. Niestety, jak widzicie, miało być szukanie śmietniku, ale go nie ma, dlatego że zjebałem pewną sprawę i nagranie było beznadziejne. W ogóle się nie nadawało do rzucenia go. Więc pominiemy tamto, co zostało, i opowiem Wam w szczegółach, co się nam stało. Więc tak, na samym początku. Szukaliśmy śmietniku, znaleźliśmy monetę. Poszliśmy, patrzyliśmy przez lunetę jeszcze raz, znaleźliśmy jakieś tam przedmioty. Potem poszliśmy znowu do śmietnika, znaleźliśmy kawałki kubka. Poskładaliśmy ten kubek w całość i skończył się ten inventor, gówno coś tam pierwsze. Zaczęło się gówno coś tam drugie, ponieważ ona zadzwoniła do swojej jakby koleżanki, drugiej detektywki, inaczej wygląda już, i teraz poszła do takiego mini miasteczka. I to tyle. Nic się szczególnego tam nie wydarzyło. Więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego bardzo za złe. Aha, bo my tu mamy tutaj poukładać. Aha, to tu mamy zdjęcie i musimy to poukładać tak jak na zdjęciu. Więc dobrze. Aha, to jest dobra tu. Coffee. Tu. Tu ze śmiecia. Aha, to jest tu. Tak, możecie się domyślić, że to też już przechodziłem. Przeszedłem cały ten inwentory, co teraz jest. Więc to może na ślepo nie jest, ale potem już po tym gówno rozdziale będzie na ślepo. Naprawdę. Przeszłem już troszkę tą grę i wiem, że ta gra jest ciekawa. O, szukamy przedmiotu. Dobra. Jedziemy. Glasses. Dlaczego nie szukam po kolei? Spider. To też nie jest tylko co po kolei, ale... Nie wiem, jedziemy tak. O, muszkę mamy. Dobra. Glasses. Okej. Spider. Water gun. God damn it. Kompas. Basketball. Co to było basketball? Basketball to była... Wiem, że to była ten, no kurde, basketball. Zapomniałem. Dobra, co mamy tu? Snow... jest. Hammer. Czekolada? Jak wiecie. Cukierek, lizak, zarodka. Okej. Basketball. To chyba była zwykła piłka. A, dobra jest. Potem mamy... Nie wiem, to... Potem mamy... To nie... To nie... Cygaro... To... Dobra. Fartree, to... Czy to nie będzie drzewko szczęścia? Czy coś takiego? Nie wiem. Po prostu tragedia. Ale jedziemy. Myślę, że to jest Watergun. Chyba. Może, że coś tu. Co to jest?
O nie, to jest przecież pasta do zębów. Oj, 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 oj. Straszne. Star. Dobra, help me. Żyletka. Znaczy żyletka, no to takie coś. Do też obrzezania ludzi. A nie, tu dalej, no. To? Tak, water gun, no przecież. Ja pierdzielę. Jestem czasami ciemny. Buty? Nie. Przepychacz? Nie. Lina? Nie. Chusteczki? Nie. Skorpion? Nie. Okej. Szukamy dalej. Far tree. Oho. A jest. Chyba świąteczna drzewka. Ale nie wiem, co to jest hammer. Hammer. Nie. Hammer? Nie. Hammer? Tak, i to nam się przyda. O, klucz. O, gazeta. Oh. Sorry about that. I was just restocking in the back room and didn't hear you come in. Aha, spoko. Okej. Weźmiemy to, otworzymy to. Weźmiemy jabłko. Jabłka. Rzucimy je tu? Nie, nie rzucimy. Mamy klucz, nie? Podkradliśmy. Jeszcze nie, musimy iść. Piesek. Jeszcze nie. Musimy coś znaleźć, tylko poczekajcie, już nie wiem tam co. Aha, kijek. Aha, kijek. Sticks. Very good. Proszę, weźmiemy to. O, mamy szukanie. Zaraz. Okej, mamy przesuwanie. Musimy wyciągnąć wąż. I to jest opisane w naszym dzienniczku. Nie, coś daleko zaszło. Czekajcie. W naszym dzienniczku to jest tu. Cyk, 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 cyk. Wszystko pięknie opisane, jak to trzeba zrobić. Po co nam będzie wąż, dowiecie się za niedługo. Okej, to tak. Cholera. Lezie. Help me. Fuck. Zobaczymy sobie na podpowiedzi. Mamy to. Rozcinamy to. Bierzemy buty z tym tu, okej. Potem to robimy tak, to robimy tak. Czekać, bo... Aha, a potem to robimy tak, to co my to bierzemy. Jak sobie poradzimy, nie? Muszę dać dwa razy, muszę dać tu. Okej. Very good. Mamy. Podłączamy to tu. Mamy i jabłka dajemy. O co w tym chodzi, to akurat nie wiem.
kartka. Plany manualne. Tu? Aha, śrubokrętnie. Czyli co musimy zrobić? Poszukać w aucie. Wow. Jak to z czasem? 10 minut. Dobra, jeszcze. Lecimy. Mam nadzieję, że teraz nic się nie zepsuje w trakcie nagrania. Ponieważ naprawdę tego bym nie chciał. Klip. Szukanie takich rzeczy to jest po prostu coś strasznego. O! Mamy śrubokręt w każdym razie, który nam się przyda. Glu. Szukamy glu. O, jest glu. Szukamy... Szukamy fona. O, jest fon. Te rzeczy się zmieniają, więc nawet jak ja to przechodziłem, to widzę, że tu się pozmieniały te rzeczy. Oczywiście. Dlatego nie jest tak samo, co mnie ucieszyło. Czyżby to? Czekaj, 3 springs. Springs, jak to się tam czyta? Tragedia, no. Nie wiem, że to jeszcze po angielsku jest, no to... Właśnie, utrudnia robienie tych wszystkich zadań. Pipę. Szukamy pipę. Pipę. Coś mi mówi. Ale to nie pipę. To Ying and Yang. Aha, Ying and Yang, okej. Okay. Wiecie co? Niektóre rzeczy jest dość ciężko znaleźć, ale jednak potem jak już się tam pogra i tam to już o wiele lepiej idzie. Ale nie jestem pewien, ponieważ następną serię, jaką będziemy robić solo, to nie chciałem już chyba gry Click Point. Nie wiem jak to się w ogóle potoczy. To było. Ale miałem pomysł zrobić grę z PlayStation Portable PSP, z którego chciałem zrobić serię z jakiejś gry, na przykład Loco Roco 2. Gra jest dość ciekawa, którą mogliście też widzieć u JJ Jokera, ale on chyba robił z jedynki, nie wiem czy z jedynki, czy z dwójki, czy z obydwóch, pojęcia nie mam. A ja tu teraz sobie klikam byle gdzie, bo ja już nie wiem. Patrząc tutaj, to ja już nie wiem co można wziąć, nie znam żadnych z tych słówek. Też nie kojarzę. A jeżeli coś słyszycie, to was przepraszam. Okej, okay, mamy to. Aha, dobra. A ostatnie sobie zrobimy. Przecież ono tu klikałem. Hey, you need something fixed up? Yo. Nara. Aha, tutaj to zaraz. To też jest bardzo ciekawa zagadka. Ale patrzcie. Mamy śrubokręt. Tu chyba nam był potrzebny śrubokręt. Patrzcie, jaka fajna animacja. Nie no, powiem tyle, że na grę, którą pobrałem z internetu, ponieważ szukałem... Jezu! Jak oni się drą! Mam nadzieję, że to nie słyszycie. Naprawdę.
No, ale coś takiego. I mamy jeden. Red. W tą stronkę i na samym końcu. Okej, świeci nam się, świeci. Dwa orange. Dobrze, ichu. Jakieś tam drone. Przepraszam was bardzo. Jeżeli coś oczywiście słyszycie. To was bardzo przepraszam. Tutaj go się rypło. Dobra, jest. Mamy 4. Green. Na końcu. 5 to będzie blue. Ale czekajcie, ja to dam do 6, idzie do 5. Jajku. 5 w samym początku. 6 dark blue. To właśnie jest dark blue. Tak, ok. I ostatni nam został, czyli 7. To będzie fioletowy. Będzie tak. I będzie tak. Great. Co się stało? Zapaliły nam się lampki. Z czego my się oczywiście ogromnie cieszymy. Co tu jest? Laweczkę? A, dobra. Ja już z czasem stoimy. 16 minut. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze tutaj to, bo to jest dość ciekawe. Mamy tutaj różne kolory. To jest taki kolor, jaki wyszedł z tego. Mamy zrobić 6 różnych kolorów. Mamy zrobić czerwony. Great. Niektóre bardziej są skomplikowane, jak na przykład ten. Trzeba tutaj kombinować strasznie. Reset. Czekajcie. Strasznie. Przy niektórych to trzeba tyle kombinować. Dammit. Ach, ajajaj. Więc przy tym może nam troszkę czasu minąć. Prawie takie samo ludzie. Jejku. Czyli znajomość kolorów mi się przydała. Tak? Dammit. Okej, jedziemy. Stał postaje fioletowy, stał taki. Rzuty. Nie. Nie. Ten biały to jest prawie ideał. Mógłbym tak powiedzieć, tylko coś jakby tutaj trzeba było dodać jeszcze. Jeszcze jedną jakąś maluteńką rzecz. To nie byłby biały. To nie byłby czarny. To nie byłby żółty. Okej, już pomyślałem przy tym kolorach. Niebieski. Jest, jeszcze 4. Zielony. Dobra. Bardzo, bardzo fajnie ta gra jest zrobiona. Jak na tą grę naprawdę się nie spodziewałem. Muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu świetne. Nie. Czekajcie, fioletowy się tak robiło, nie? Nie. O. Nie. Jeszcze raz. Też nie. Okej. Z tego co ja widzę, to wcale nie jest takie proste. To naprawdę dużo kombinacji może być. I cholernie ciężko je rozwiązać. Ok.
każdym razie dla mnie. Czekajcie, zrobię tak, tak. Jest! Dobra. Ostatni kolor to jest taki blue. Ej, to był prawie dobry. Tylko bardziej ciemne. Cholera, czy będziemy na tym pierwszym kolorze mieli stanąć? Znaczy na ostatnim kolorze już. Bo jeszcze kończyć, jeszcze kończyć. Lachaha, jest! Co się stało? Pyk wyłączmy, wyjdźmy. O, tu coś jest! Oho! Nasza zagadka coraz bardziej się rozwija, ale tego dowiecie się w trzecim odcinku. Och, więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tak miał łapki w górę i gorąco zapraszam do komentowania.